To jest Radio Szczecin. Radio Szczecin. Adam Zieliński, Łona, Andrzej Mikosz-Weber. Dziś z nami w czekoladzie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak zdalnie rozmawiamy, więc musimy sobie jakoś poradzić. Bez gestów, bez mimiki. Mam nadzieję, że damy radę. Musisz sobie wyobrazić, że gestykulacja jest u nas jak zwykle bardzo bogata. Aha, okej. Będę się starała. Adam, kiedyś się dzwoniliśmy w dzień, kiedy zapowiedzieliście całą epkę. Wtedy znaliśmy tylko tytuł, pierwszy kawałek, śpiewnik domowy. Ja tam trochę żartowałam, że czy planujecie śpiewać? Teraz już wiem, że na pewno nie. Żeby nie było, nie mam wam tego za złe, ale mam takie wrażenie, że chociaż to jest krótszy format i tam część fanów pewnie by wolała pełny album, to tutaj nadrabiacie zdecydowanie obszernością tych wszystkich nawiązań i w tekstach, i w muzyce, tak jakbyście zamiast wzdłuż szli wszerz, czyli tak trochę patrzyli trochę szerzej. No wiesz, bardzo ci dziękuję za taką interpretację, no bo przecież dokładnie o to chodziło, żeby tego było mało, ale żeby było intensywne. I rzeczywiście, kiedy ostatnio rozmawialiśmy, to złapałaś mnie akurat w fabryce z papieru na Skolwinie, gdzie kręciliśmy wideo do Co tam mordo. I rozpaczliwie usiłowałem znaleźć jakieś miejsce, w którym nie byłoby słychać tej olbrzymiej maszyny, która hałasowała potwornie. Aha. I to tak na marginesie. Natomiast no, jeżeli chodzi o krótkość, no to wiesz, no, przecież nazwaliśmy to epką, żeby uniknąć tych wszystkich zarzutów o długość. Jakoś się udało, nie dostajemy ich jakoś strasznie dużo. Ale prawda jest taka, że chodziło o to, żeby ten przekaz cały tej różnorodności nie zginął w jakiejś strasznie rozbudowanej formie, tylko żeby to było krótkie, intensywne, mocne i mimo wszystko zostawiające trochę do myślenia, jeżeli chodzi o tekst i jeżeli chodzi o tę słusznie przez ciebie zauważoną mnogość nawiązań w muzyce. No rozszyfrowanie tego wszystkiego to też trochę czasu zabiera, a mnie zastanawia też, ile wam to zajęło czasu. Nie mówię o samym zbieraniu inspiracji, bo to pewnie całe życie, kiedy się nasiąga tym wszystkim, ale ten moment, kiedy ty, Adam, przychodzisz do Andrzeja, teksty są już napisane, mówisz, nagrywamy coś takiego. Ile to trwało? Długi to był proces? Pamiętasz, Andrzej? Wydaje mi się, że to było gdzieś w okolicach września 18. Okej. Pomyliłem datę, tak. Ja robię po prostu jeden bit na 3 miesiące, coś takiego. Tak to mniej więcej no to wszystko wyjaśnione. W środowisku rapowym mówi się na niego raper kwartalny. Jestem producent kwartalny. Raper też zresztą. Tak. A Andrzej, jaka była twoja pierwsza reakcja, gdy Adam przyszedł już z takim gotowym pomysłem, który dla ciebie no chyba był takim niemałym wyzwaniem? No generalnie moja pierwsza reakcja była taka, że zacząłem w to się wsłuchiwać i generalnie podszedłem w pierwszym uczuciu jako bardzo euforycznie. Później zacząłem się w to wgłębiać i zacząłem szukać jakiejś swojej drogi, jak ja mógłbym na to odpowiedzieć. Więc tak to wyglądało na początku. Teoretycznie ty lubisz robić ciągle nowe rzeczy, więc trochę Adam poszedł ci na rękę. Tak. Paradoksalnie, tak jest. Dał mi narzędzia do pracy, żeby pójść dalej w jakąś stronę. Usłyszałam, Andrzej, że ty tam pisałeś partię dla dęciaków i też no to jest dla was taki nowy rodzaj współpracy, no bo pierwszy raz nie Adam do gotowych bitów, tylko właśnie no ty w sumie nawijałeś do tekstów. Czy to się na tyle sprawdziłoby iść w to dalej? Trudno powiedzieć. Właściwie wyjątkiem jest chyba Tuta Mordo, gdzie tak. ta współpraca była taka, jak zazwyczaj. Nie było to łatwe, bo jakby zderzałem się też z jakąś koncepcją jakby odgórną Adama, ale no, efekt można posłuchać, więc myślę, że jak już opadnie trochę ten kurz popremierowy, to wtedy będzie można się nad tym zastanowić głębiej. To też nie jest tak, że jest to tak zupełnie nowe dla mnie, bo ja wielokrotnie sam popełniałem takie harakiri przy poprzednich płytach, wywracając jakby część instrumentalną jakiegoś danego utworu, aż do momentu, kiedy sam byłem zadowolony. Na przykład do utworu, nie wiem, nic dziwnego, to Adam już do dzisiaj wypamiętuje, że tam było chyba 7 czy 8 wersji, że on już sam nie wiedział. Wyciągam to Andrzejowi, bo tam po prostu jedna jest świetna i cały czas toczymy spór już po tych 15 latach. Ja uważam, że bardzo dobrą wersję poświęciliśmy tego nic dziwnego. Ale generalnie, jeżeli mogę się wtrącić, to Andrzej rzeczywiście ma skłonność do remiksowania własnych dzieł i także to rzeczywiście nie jest zupełnie nową. W tym sensie, że mi się zdarzało już nagrywać do bitów Andrzeja, których ludzkość nie usłyszała nigdy, bo po prostu kompozytor zmienił zdanie i w tym, co ostatecznie znalazło się na płycie, niewiele już jest tego, no tego właśnie, do czego nagrywałem. Więc rzeczywiście to nie jest jakieś super nowe. No jeśli już mówimy o właśnie tej partii muzycznej na tej płycie, to dzięki wam za ten drugi krążek z samymi wersjami instrumentalnymi, bo w sumie tam właśnie można to w pełni wszystko docenić i usłyszeć, ale też związane z nim pytanie, no bo tak, mamy wersje instrumentalne, mamy nuty, czy wy chcecie sprowadzić
prowokować słuchacza do popełnienia swoich wersji, do jakichś coverów? Generalnie na pewno punktem bazowym było też to, że te nuty się pojawiły i te teksty z uwagi na tytuł tego, co stworzyliśmy. Tak, tak, i tak, że chcieliśmy z tego stworzyć taki śpiewnik domowy faktycznie możliwie jak najrzetelniej. Aczkolwiek też jesteśmy otwarci na wszelkie działania. Już mieliśmy tam parę takich filmików, gdzieś można było zobaczyć na Instastory, gdzie ktoś grał sobie, nie wiem, chyba na gitarze basowej No Accommodation, więc to są fajne rzeczy. Zwłaszcza w tych dosyć trudnych i niespodziewanych okolicznościach. Jeżeli to da ludziom trochę radości, że mogą sobie pograć te rzeczy i te nuty mogą im w tym pomóc, to zachęcamy jak najbardziej. Słyszeliście, czyli nagrywajcie, udostępniajcie, a mnie też na pewno sprowokowaliście właśnie do pomyślenia o pojęciu domu w muzyce. No bo to jest w sumie rzecz bardzo częsta w różnych piosenkach. I tych miłosnych, i tych o poszukiwaniu siebie, albo tęsknocie, tam nie wiem, Sweet Home Alabama, czy są też tak zwane hometown anthems, jak Virginia od Clips, czy California Love. I u was akurat ten dom w pojęciu Szczecina, no to się od dawna pojawia. Może no nie ma Sweet Home Szczecin czy California Love, to trochę jest tam bardziej ukryte między szczecińskimi historiami. No ale jest tam miłość, sympatia do tego naszego miejsca. Opowiedzcie trochę o tym waszym domu na tej epce. Czym on dla was jest? Wiesz co, no rzeczywiście może nie ma Sweet Home Alabama, bo też po prostu cały ten pejzaż uczuć do Szczecina jest nieco bardziej skomplikowany niż no takie właśnie proste wyrażenie miłości. To jest to, co Niemcy nazywają Hasseliebe, prawda? Mhm. To odczuwamy często wobec swojego miejsca i z pewnością jest to miłość, ale jakby już tam wejść głębiej, to ona potrafi mieć bardzo niemiłosne odmiany i takie odcienie, powiedziałbym. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na śpiewniku, jeżeli chodzi o Szczecin, no to wiesz, to po prostu jest owoc mieszkania w tym mieście. Nie wyobrażam sobie, żeby po prostu żyć w tym mieście i nie rozglądać się co jakiś czas po nim. Właśnie w takim kontekście tego, czym było to miasto kiedyś przed wojną, czy przecież było zupełnie inne, prawda? Czy tuż po wojnie są jakieś poszukiwania te już takie bez mała historyczne, jak w Echu na przykład. Więc no chyba też o to chodziło, żeby opowiedzieć trochę o swoim miejscu zamieszkania, rozumianym nieco szerzej niż to mieszkanie, w którym się po prostu przebywa, tylko no po prostu o całym mieście. Ja też doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że poeta jest głupszy od swoich utworów, od swoich wierszy i mam straszny kłopot z tym mówieniem o Szczecinie. Wydaje mi się, że najlepiej to jednak widać w tych utworach, do których zresztą życzliwie odsyłam. Widać i słusznie Adam tutaj wspomniał o tym, że widać, bo my też celebrujemy nasze mieszkalnictwo w Szczecinie i to można też odnotować chociażby w naszych teledyskach, że one jednak dzieją się w Szczecinie albo przynajmniej mają jakieś szczecińskie elementy, ale w większości ostatnich naszych dokonań to faktycznie Szczecin dominuje. Tak? Szczecin to nie jest miasto, Szczecin to jest zjawisko po prostu. Szczecin to jest stan umysłu. Stan umysłu, dokładnie, to chyba tutaj najbliżej właśnie. Szczecin, state of mind. Tak. Tutaj w każdym naszym działaniu jakoś można ten Szczecin odnaleźć, a teraz jeszcze bardziej po prostu słychać o tym Szczecinie w tej warstwie literackiej, no z uwagi na domowość tak naprawdę, tak rozumianą. Tak przy tym wymienianiu piosenek o domu, to przypomniało mi się o takich trudnych bardziej relacjach z miejscem zamieszkania, to dużo piosenek Gila Scotta Herona, Home is where the hatred is, albo I'm coming from a broken home. No to jest właśnie o takich trudnych rzeczach, powiedzmy, tak w muzyce związanych z domem, ale właśnie do tego zmierzam, czy też to musi się coś takiego ważnego wydarzyć w życiu, jakiś przełom, jakiś moment, że właśnie tak mocno się zwraca w stronę tych korzeni, że akurat zapraszacie teraz słuchacza pod swój dach. No wiesz, jeżeli chodzi o tę warstwę rapową, to ja dojrzewałem do tego, żeby to jakby w jednym zdaniu zamknąć i wydaje mi się, że to jest jednak odpowiedź na czasy, w których żyjemy, na przerost ksenofobii, na przerost myślenia homogenicznego i monokulturowego. Ja chciałem opowiedzieć o tym, że ja żyję zupełnie inaczej po prostu i zupełnie inaczej wyrosłem, zupełnie inaczej zostałem wychowany muzycznie, kulturowo i tutaj chyba jest pies pogrzebany, powiedziałbym. Tak mi się skojarzyło takie polskie przysłowie: nie mów nikomu, co się dzieje w domu. To jest takie separujące, dzielące. Więc ja sobie dzięki wam, rozumiem. Że ja jestem, wiesz, korzeniami z poznańskiego drobnomieszczaństwa, więc doskonale rozumiem właśnie, wiesz, te postawy i też z nią staram się polemizować. To może przejdźmy po tym takim obszernym wstępie
wstępie o całej epce do samych utworów, no bo zaczynacie mocno, jest szafa, tak mi się to trochę skojarzyło z taką afrobeatową Narnią i że w Narni to się dużo zawsze działo, to pewnie stąd aż te dwie wersje. Często wam się tak zdarza, że podczas tworzenia kawałka macie zbyt dużo tych dobrych pomysłów, aż nawet nie wiecie, co jest lepsze i trudno wam zdecydować. Ja mogę tylko ze swojej strony muzycznej powiedzieć, że wiesz, mówiąc o tych 8 wersjach, nic dziwnego, to czasami jest tych pomysłów, ale no tak naprawdę zawsze w komponowaniu muzyki moim głównym zamysłem jest to, żeby obeszło jak najlepiej i żeby było to jak najlepsze. I w związku z tym dlatego się nie przywiązuję do żadnej wersji, dopóki jakby nie będę przekonany o tym, że to jest naprawdę bardzo dobre. I mój współtowarzysz też przyklaśnie tej wersji. Oczywiście, przyklaskuję niniejszym. tej, którą zrobię. I wydaje mi się, że akurat w tym przypadku jakby obie wersje mają jakby swój poziom, one są zupełnie inne w charakterze. No i dlatego stwierdziliśmy, że obie się w jakiś sposób nadają na to, żeby się znalazły na tej epce, bo choć są afrobeatowo jakoś nawiązujące, to jednak każda idzie w trochę inny charakter tego afrobeatu. A gdybyście musieli teraz szybko wybrać, No Accommodation idzie jako singiel, która wersja? Ale u mnie na przykład, ja bym powiedział, że druga, ale może za godzinę bym powiedział, że pierwsza. To naprawdę jest tak, że myśmy jednomyślnie zdecydowali, że obie są równorzędne i że obie wchodzą, bo obie są jedna bardziej nigeryjska, druga bardziej etiopska i tak obie są weberowe i obie są świetne, no. To naprawdę, to ja jestem przekonany, że dzisiaj w ciągu, wiesz, tego jednego dnia, poniedziałku, zmieniłbym zdanie 3 razy odnośnie tych wersji. Takie po prostu emocje u mnie wywołują cały czas. Ja się z tym zgadzam, tylko po prostu chciałam wam dać, jak trudny wybór, tak sprawdzić. Nie, to jest taka sytuacja, że wiesz, gonią cię Niemcy, psy już jakby cię dopadają, a ja wciąż mówię, dawaj obie wersje. Okej. Wiecie, no właśnie żałuję, że nie ma was w studiu, bo wtedy byśmy sobie udostępnili nasze playlisty, porozmawiali więcej o tym, co zagramy. Na przykład ja bym chciała zagrać No Accommodation for Lagos, Tony'ego Allena. Chciałam w sumie od początku, kiedy umawialiśmy ten wywiad, no bo on był dla was tutaj dużą inspiracją. A teraz jeszcze doszła do nas smutna informacja, że Tony Allen zmarł w czwartek, więc tym bardziej teraz oddajemy mu głos. Czy moglibyście wy, jako no z tego co wiem, obydwoje uwielbiacie afrobeat, czy moglibyście jakoś przygotować słuchaczy na ten numer, na tę podróż? Tony Allen, wybitny muzyk, zabierze państwa w podróż do Lagos i opowie w sposób przede wszystkim muzyczny, ale również literacki o kłopotach z zakwaterowaniem w tym mieście, największym mieście Nigerii, a też wprowadzi państwa w świat muzyki, z którego nie ma już drogi ucieczki. Te 17 minut zmieni państwa życie, jeżeli oczywiście w Radiu Szczecin poleci 17 minut tego numeru. Poleci. No to zmieni państwa życie w sposób nieodwracalny i bardzo się z tego cieszymy. A potem Lagos zmienimy w Lagos i posłuchamy sobie też No Accommodation. Jeszcze nie wiem, której wersji, ale mam 17 minut, żeby podjąć taką decyzję. I jednak No Accommodation w remiksie. Adam Zieliński, Andrzej Mikosz nadal z nami. To co, może przejdźmy do kolejnego utworu z epki. Stop Nadiu. To jest taki numer, rozumiem, o rozwoju imprezy, o schyłku imprezy. Imprezy to jest taki trochę odległy teraz temat. Mi się tam łezka trochę wokół kręci. Ale gdy jeszcze były i któryś z was robiłby domówkę, to jakby to wyglądało? Czy to by był afrobeat, bałkańska muza, jakieś szaleństwa, skoki, czy bardziej chill out? Chyba wszystko to, co wymieniłaś. Zależy na którym etapie, prawda? Tak, zależy na którym etapie imprezy. Właśnie, ta impreza, zwłaszcza z tym rodzajem rytualiów, które tam się w tym Stop Nadiu pojawiają, to nie do końca jest nasz wspólny lot z Andrzejem. Sięgamy bowiem na ogół po inne trunki. Ale kiedy już sięgamy, to rzeczywiście ta playlista obfituje w bardzo różną muzykę. Andrzej też ma doświadczenie, bo był DJ-em, prawda, w Oszołomie, grał z kaset Inter. Nie mylić z Oszołom. Nie, ale żartuję. Znaczy nie, właśnie nie żartuję, to prawda. Ale nie, playlista jest układana, zawsze obfituje i to jest też okazja do tego, żeby się trochę wymienić muzyką. Ja się paru rzeczy nauczyłem na takich imprezach. Nie wszystkie oczywiście pamiętam na drugi dzień, ale muzycznie to zawsze jest jakaś lekcja. Tak, ja pamiętam na przykład, że kiedyś wychodząc z klubu City Hall, już naprawdę wychodząc, to było na wczesna godzina poranna, usłyszałem z głośników jakiś numer, który mnie zachwycił. Podbiegłem chyba wtedy, DJ Mario był DJ-em i się okazało, że to leci Diplomatics i mi się to super spodobało. Mm-hmm. I wróciłem do domu, jeszcze czekałem chyba na replikę przez najbliższe 1,5 godziny, więc tak to było. Ale nie pamiętam, jaki był tytuł tego utworu, ale w
w ten sposób poznałem na przykład zespół The Chromatics. Okej, okay, czyli miałeś after jeszcze później. Tak. Grupę, self-after. Self-after z muzyką. Ale mówiłeś, że inne trunki macie, jak wy razem się spotykacie. To, ale o czym mówisz? Inne niż ten trunek, który się pojawia. Tam, że inne niż wódka, mówiąc brutalnie, która się pojawia w tym Stopnadiu. Co też implikuje jakby mniejszą ilość błatnych pieśni, czy w ogóle pieśni rosyjskich na tej playliście, wiesz, wspólnej. Czyli delikatniejsze trunki, mówiąc ogólnie. Nie, bynajmniej. A, okej, w drugą stronę. Nie, po prostu jakby, wiesz, inne, nie? Dobrze, ja nie będę już dopytywał. Tak, zupełnie, ja bym tego tematu w ogóle nie zgłębiał, bo to jest po prostu temat nie wart zainteresowania. Dobrze. Skoro już jesteśmy przy imprezach, no to już mamy tam kolejny taneczny kawałek na epce, co tam, mordo. No to jest, jak mówiliście, ten jedyny przypadek, kiedy to Weber miał ten beat i ty, Adam, musiałeś do niego zarapować. Czyli, czy mogę wnioskować, że Weber najbardziej czuje sambę? Tak, dokładnie. Ja trzeba przyznać też, że ja przyszedłem do niego z podszeptem, że chodzi o Brazylię, bo ja też szukałem jeszcze tego siódmego punktu, no ale rzeczywiście cała samba i to, co tutaj się dzieje, to jest zasługa Webera i rzeczywiście ten tekst był pisany już do tego bitu. Nie wiem, czy to słychać. Też nie do tego bitu, bo ten bit się też przeobrażał w trakcie prac, tak, i mogliby państwo nie poznać w ogóle pierwowzoru. Ale trochę to się rozwinęło, jak to z reguły u mnie bywa. Dokładnie, rozwinęło się to po prostu do tego, co państwo mają. I teraz, no cóż, to jest po prostu, wiesz, bez przesady. Co tam, mordo, to jest jakaś taka po prostu polska odpowiedź na zwrotku rap dog. I więcej sensu to chyba nie ma jakby. No, może jakiś tam ten element, prawda, samby roboczej, ale to jest w tle. Głównie chodziło o polską wersję, o odpowiedź jakąś. Próbę znalezienia związku frazeologicznego, który ładnie oddawałby melodię schowaną w tym właśnie rap dog. Ale idąc jeszcze w sambę, no bo jest klip, kiedy ty, Adam, tańczysz sambę. No a gdzie jest klip, gdzie Andrzej tańczy sambę, skoro tak czuje sambę? On jest schowany w najbardziej jakby ciemnych archiwach, dobrze wiesz. Mimo tego, że strzeżemy tych archiwów prawie tak jak tajemnicy 66-37, to i tak kawałek tańca Andrzeja wyszedł na wierzch i na końcu tego klipu można zobaczyć. Użyliśmy go wcześniej w programie Wyjaśniamy, objaśniamy. Jest takie zjawisko jak samba Webera tańczona, także czekam, aż świat będzie gotów. No okej, no liczyłam na coś, wiecie, no takiego bardziej pełnowymiarowego. Wszystko w swoim czasie, wiesz, na razie musiałem sobie stworzyć muzykę do tańca, teraz będę się uczył tańczyć. No kiedyś Robert Glasper, jak był w Czekoladzie, to właśnie mówił o tym, że nikt tego nie wie, ale on jest najlepszym tancerzem świata, tylko po prostu nie chce zawstydzać innych ludzi, więc po cichu daje lekcję Asherowi, ale kiedyś wyda klip, to wtedy świat się zatrzyma. To nie wiem, może to jest po prostu polska odpowiedź na taką sytuację. Może trzeba już zdradzić, jakby ten Romek Tajemnicy, ten klip to jest coś, nad czym Robert Glasper i Weber właśnie pracują. Okej, okay. To będzie ciekawe. A, czy Weapon of Choice Christophera Walkena było inspiracją, czy może The Avalanche Since I Left You? Czy może nic? Raczej to pierwsze, zwłaszcza to, jak on lata w drugiej części klipu. No i w ogóle Christopher Walken to umówmy się, Adam Kudrycz-Berezowski rozwinął tę postać graną przez Walkena do po prostu do postaci 2.0. To jest zupełnie nowa jakość, to tam zrobił Adam Kudrycz-Berezowski. I jakkolwiek te wszystkie rzeczy wspomniane przez ciebie były jakąś inspiracją, to jednak to wszystko to jest owoc kreacyjnej pracy, no właśnie wspomnianego Adama Kudrycza-Berezowskiego, Adama Barwińskiego, znanego świat jako Adrian Barwiński i Maxa Bugajaka, operatora. I Agnieszki Kryst, oczywiście, tak. Nie możemy po prostu nie wspomnieć o Agnieszce Kryst. No i mamy świetny klip, który też bardzo mocno inspiruje ludzi, no bo to, co stworzyli wasi fani, tańcząc, te wszystkie filmiki, jeśli chodzi o sambę domową, no to jest naprawdę coś niesamowitego. Mam nadzieję, że będzie z tego jakiś klip. Pracujemy nad tym, myślimy. Ja nabrałem pewności, że to się musi stać po tym, jak zobaczyłem tych lekarzy tańczących w korytarzu szpitalnym. Tak. To już jest naprawdę sztos. To już rzeczywiście... Tego się nie spodziewaliśmy. Okej, okay. no to jest na pewno dobry plan i skoro challenge wam tak dobrze idą, to zawsze możecie iść to dalej. Nie wiem tylko, co do jakiej piosenki by mógł być kolejny. Tak myślałam, że może do Stopnadiu, ale to nie wiem, czy ludzie by to przeżyli. Challenge? Tak. No, na szczęście po prostu świat stanął, czy rzeczywistość stanęła na przeszkodzie i obecne warunki uniemożliwiają przeprowadzanie takich zawodów. Tak, sympozjów dokładnie, więc tutaj odkładamy to na lepszy czas. Dobrze, ale tak, udostępniliście playlistę, w sumie bardziej Adam to zrobił w tekście. Pewnie często się zdarza, że jakoś gdzieś tam w muzyce się zgadzacie, tak? Tym, co jest dobre, ale czy może są takie przypadki, że właśnie nie, że na przykład Adam uwielbia jakiś kawałek, czy artystę,
A Andrzej myśli, no nie, co to, to nie. No to przykłady, proszę o przykłady takich starć. Że w tej pierwszej zwrotce mógłbyś chyba szukać takich. No tak, no tam wiem, trochę jest. Adam Paweł olbrzymią miłością, zresztą jak połowa naszego zespołu do utworu Rytmus AKM, to totalnie jakoś to mnie nie przemawia. I myślę, że jest wiele takich utworów, gdzie się te nasze gusty rozjeżdżają, ale też są takie, w których się gdzieś tam łapiemy, więc i czasami ja coś pokażę Adamowi i z kolei Adam gdzieś tam coś pokaże, także to są zawsze spoko sztosy. Tak, tak. Ale też nie próbuję na przykład, no nie wiem, namówić Andrzeja Mikosza na to, żeby Sandu Ciorbę polubił, tego rumuńskiego śpiewaka Manele. Może kiedyś próbowałem i już nauczyłem się, że to chyba nie jest najlepszy pomysł. To byłby dobry challenge w sumie. To byłby świetny challenge, tak? No wiesz, może tobie się uda, Milena, wiesz, jakoś wpłynąć na Andrzeja, żeby wreszcie zrozumiał, co jest w muzyce ważne, że właśnie Lefa Brena i Sandu Ciorba. Okej, okay, to ja sprawy. Się wsłucham i pomyślę nad tym. Dobrze, czekam w takim razie z niecierpliwością. Okej, ale mówiliście o tych sztosach. No to zagrajmy teraz w sztosy. Jeden sztos od każdego z was na antenie Radia Szczecin w czekoladzie leci teraz, a jest to? Od każdego z nas? Tak. No, okay. No tylko to naprawdę poleci, więc niech to będzie coś fajnego. To, ale Adam będziesz mi jakby pomóc, bo ja nie pamiętam znowu tego tytułu. Ale ta raperka No Name. Mm-hmm. No Name to będzie Ace, to co chyba... O, no tak, to jest dobre. To możemy, ja myślę, że możemy to puścić wspólnie, bo to jest numer, który postawili obaj osobno przed koniecznością skonstruowania playlisty. Obaj wymieniliśmy go zupełnie niezależnie od siebie, bo to jest najlepszy numer z jej płyty Room 25. Mm-hmm. Naprawdę sztos. I to jest genialna raperka z Chicago, z którą polecamy bardzo gorąco wspólnie. No ona grała w Warszawie, to chyba był rok temu to było. Byliście? Aha, tak. Tak, chyba jesienią zeszłego roku. Niestety nie miałem szans, żeby się tam zjawić. Ja też nie. Mam dwa wyrzuty sumienia. Jeden wyrzut sumienia brzmi Warszawa, drugi Berlin, bo grała tak, w Berlinie. Właśnie. Nie wiem, po prostu jestem ostatnią wajzą, że ominąłem te rzeczy. Okej, okay, no to gramy ten kawałek jeden, czy mam grać dwa razy? Możesz jeszcze jakiś numer z jej płyty. To zawsze spoko. Podwójnie poleci No Name od Łony i Webera, proszę bardzo. Okej, to mieliśmy coś od was, to co wybraliście. No Name, wiadomo. A propos tych utworów, już o tym trochę mówiliśmy, o tych bardziej szczecińskich utworach z tej epki. To na przykład mamy Echo. Tam jest ten wspomniany zespół big beatowy Następcy Tronów. Trochę o nich czytałam i właśnie między innymi to, że oni gdzieś tam tworzyli także covery zachodnich utworów. W strojach się inspirowali na przykład Beatlesami. Mhm. Ich nazwa chyba też była zainspirowana włoskim filmem. Z jakiegoś włoskiego bodaj filmu chyba wzięta. Chyba właśnie z filmu Następcy Tronów. Widziałam, że tak jest. Dokładnie. To może być ten. Czyli nawet na tym poziomie jakby tego, o czym mówicie, i tam mamy te wszechobecne wpływy. I o tych wpływach też chciałam troszkę porozmawiać. Czy teraz są jakieś wpływy, inspiracje z zagranicznej muzyki w tym, co tutaj robimy w Polsce? Może być w rapie, może być poza rapem. Takie wpływy, których wy nie czujecie. Których my nie czujemy? Tak. To możemy o nich wiedzieć. Nie. Ja na przykład mogę powiedzieć o wpływach, które czuję, wiesz, jeżeli chodzi o sposób ubierania i to, że big beatowcy w latach 60. czerpali obficie z ubrań zachodnich muzyków. Tak ja myślę, wiesz, pójść w ślady Childish Gambino z This is America i ubrać się na następny koncert tak jak on tam. To pracuje nad tym mocno. I znowu wraca taniec. Dokładnie, tak, ten taniec. Nie, ale rzeczywiście akurat ten numer swoją drogą, This is America, to jest jeden z niewielu przykładów tego, jak ta współczesna muzyka już przetworzona i trochę podana jednak w charakterze pastiszu, bo no nie bójmy się tego tak nazwać, tego co on tam zrobił. To jest wielkie zwycięstwo. Wydaje mi się, że właśnie to po to są wszystkie poszukiwania nieudane, żeby później przyszedł Childish Gambino i zrobił This is America. Naprawdę wielką, świetną rzecz, która, jak będziemy wspominać tam 18 czy 19 rok, czy kiedy to było, no to będzie najlepszy chyba sztos tego roku. A ty, Andrzej? Jakie wpływy w takim razie cenisz, skoro chcecie mówić o tych, które cenicie? W ogóle? W muzyce? W muzyce, tak. Znaczy, to może jednak powiem o tych, z którymi trudniej mi się zgodzić, to jest jednak autotune i to, że on dosyć mocno spłaszcza muzykę. W sensie takim, że ja odnoszę takie wrażenie, że niebawem już nie będzie istotne, kto będzie rapował i śpiewał, bo
bo wszyscy przez tego autotuna brzmią praktycznie podobnie, jeżeli nie powiedzieć identycznie, więc to jest jakby rzecz, która ma swoje dobre strony, bo zdarzają się naprawdę fajne wykorzystania tego autotuna i wydaje mi się, że to też warto odnieść, ale docelowo to, co się dzieje obecnie w tym trendzie, jest trochę takie zastanawiające, dokąd to zmierza. Okej, no możemy sobie mówić o wpływach, ale wy i tak idziecie z nimi pod prąd, bo jak w muzyce, czy to jest autotune, czy wracają 80s, czy 90s, to u was wraca samba, idysz, muzyka łemkowska, więc... Tak, ale jak widzisz, mechanizm jest podobny i czerpiemy po prostu, wiesz, rap się wziął z cytowania przeszłości, tak. Kreatywnego i takiego, które te cytaty rozwija i tworzy z nich coś nowego i chyba hołdujemy tej zasadzie. Mhm. Trochę może na nieświadomce, ale jednak. Dopóki to jest kreatywne czerpanie, no to naprawdę jest świetna rzecz. I to właśnie jest u was i to jest tak, bardzo pełna dobre. Zgoda. To teraz o kolejnej szczecińskiej piosence z epki. Nikifor Szczeciński. No ja niestety nie przechodziłam kiedyś zbyt często tam przy Arkońskiej 37 i teraz żałuję i za bardzo, no to tylko na Instagramie, tak, mogę teraz to podziwiać. Właśnie, jaki jest odbiór tego konta instagramowego z tym, co robił Nikifor? Jako administrator tego konta wyznam ci, że wybuchło po klipie. Mhm. I bardzo wiele osób zainteresowało się tymi pracami. Widzę, że tam jest ruch duży. Widzę też mnóstwo polubień tego konta, jeżeli dobrze to nazywam. To jest bardzo sympatyczne, ale tam już nic więcej nie będzie chyba na tym koncie, no bo też nie ma żadnych innych prac Nikifora. To jest jednak jego galeria taka postmortem. I no jest mniej więcej tak jak w tym numerze, no, czyli przychodzą propsy, naprawdę bardzo liczne. Bo nie w czasie. Autor już ich nie doceni, ale ars longa, jak mawiają, prawda? No, sztuka jest wieczna, więc chociaż tyle zostało po nim. Odsyłam zresztą wszystkich na to konto. Tam jest najwięcej chyba tych rzeczy zebranych przez życzliwych ludzi, czasami podsyłanych mi tych zdjęć. Także jest duży hype teraz. Ale a propos tej Arkońskiej 37, o której wspomniałam, to może ja tam za bardzo tego nie widziałam, ale szanuję bardzo to podejście w ogóle obserwowania tego, co nas otacza, bo to też nie każdy chyba to robi, a nawet idąc sobie po centrum, da się dostrzec jakieś takie małe rzeczy, jakieś małe malunki, gdzieś tam małe naklejki. Pewnie większości ludzi to nie interesuje. Mi to zawsze sprawia jakąś tam radość, jak coś takiego dziwnego zobaczę. I wy wiecie o Szczecinie dość dużo, powiedzieliście dużo, pewnie znacie dużo, ale czy coś was nadal zaskakuje tutaj? Oczywiście. Szczecinie? Tak. I co? Każda taka aktywność, właśnie nawet, tak jak wspomniałeś, takie nawet drobne rzeczy, mm-hmm. przykuwają uwagę i niekiedy to są naprawdę fajne rzeczy. Też często robię im zdjęcia, jak czasami znajduję jakieś takie rzeczy gdzieś spacerując, czy jeżdżąc na rowerze po Szczecinie. Także to są zawsze fajne historie. Jeżeli miałbym wskazać coś konkretnego, to teraz oczywiście nie wskażę, ale jest tego sporo. A ciebie, Adam, coś zadziwia? Tak, ja też miałbym kłopot z tym, żeby coś wskazać, ale w każdym miejscu na Ziemi dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy, które są sztuką przez znacznie większe S niż nam się mogłoby wydawać, tylko po prostu trzeba trochę mocniej otworzyć oczy. Ja też, wiesz, Milena, nie wymyśliłem tego podejścia, po prostu ja je zmałpowałem od bohatera filmu Dym Wayne'a Wanga, granego przez Harvey'ego Keitela, czy Keitela, nigdy nie wiem, który codziennie, jak pewnie wiecie, wychodził z tej swojej trafiki, żeby strzelić zdjęcie swojego tego rogu, tak, tak, tak. Tych dwóch ulic, na których żył. I mi się strasznie takie podejście podoba, po prostu, żeby obserwować jakiś bardzo maluteńki wycinek rzeczywistości przez jakiś dłuższy okres i widzieć, jak to miejsce żyje, jak to miejsce jest ciekawe właśnie, mimo pozornej nieciekawości. A dzięki, że mi przypomniałeś, bo to jest świetny film, ale chyba lata temu to widziałam, a chyba czas powtórzyć. Tak, to zawsze warto. Raz na kwartał, jak Bitwa Bera, raz na kwartał po prostu Dym Wayne'a Wanga. Okej, okay, to wdrożymy. A propos tych bitów i wersji, które gdzieś tam przepadły. Mówiłeś, Adam, że często nawijałeś do bitów, które też nie zostały wydane. Gdy 4 lata temu, to już było 4 lata temu, byliście w Czekoladzie, promując, nawiasem mówiąc, tam mówiliście właśnie o takich odrzutach i się wygadaliście, że jest jakiś numer, jeśli dobrze pamiętam, o świniach, tak? I chyba drugi był o bykach? Strasznie dużo wiesz po prostu. A jeszcze coś ci powiedzieliśmy? Jeszcze jakiś numer, pamiętasz? Nie, analityczną epkę, więcej nie pamiętam, ale myślałam, że przez 4 lata to w końcu wypłynie. To nie wiem, trzymacie to nie, na jakieś The Best Of? To bardzo małe. Nie, wypłynęło przez 20 lat. 20, no. Tak. Czyli to jest 20-letni kawałek, kawałki. No. Ten o świniach to coś kojarzę, chyba że rzeczywiście jest. Natomiast ten o bykach, to nie jestem pewien, czy w ogóle został jakoś utrwalony. To bardziej pytanie do administratora archiwów domu Andrzeja Studio. Hmm. Czy to gdzieś jest? A i pewnie ty, Andrzej, nie jesteś pewien, nie? Czy to gdzieś jest na tych płytach, czy nie?
trzeba by szukać. No, to było tak, jakiegoś archiwisty tutaj. Właśnie, dokładnie, ale rzeczywiście są takie perły, tak, to są po prostu, no tak, tak. Nie no, wiem, co powiedzieć, jestem wzruszony tym, że wspominasz o tych wielkich dziełach, które, przypomnę tylko nieśmiało, z jakichś przyczyn jednak nie weszły na wydawnictwa. Już nie pamiętam teraz z jakich, ale na pewno z ważkich, więc... Mm-hmm. To rozumiem, że jest tego więcej. No, nie, to jest zupełnie szczerze, to nie, ale... Raczej wersje tych numerów, tak. Z tego można by zbudować naprawdę triple LP po prostu. Wiem, że już wiele razy opowiadaliście, co robicie, gdy jesteście teraz w domu i tak dalej, więc nie będę już o to pytać, ale może spytam o to, czy wydarzyło się podczas tej całej kwarantanny coś takiego innego, nietypowego, może na przykład możecie się pochwalić czymś, że coś w końcu zrobiliście, nadrobiliście, posprzątaliście, ugotowaliście. Ja się chętnie pochwalę. Jestem właśnie, prowadzę eksperyment z pogranicza sztuki fryzjerskiej i sztuki performatywnej i obecnie jestem na etapie włosów a la Beata Szydło i zupełnie nie wiem, co z tym zrobić. Nie wiem, w którą stronę z tym pójść. Obawiam się, że skończy się to jakoś radykalnie. To jest moje największe osiągnięcie z czasów pandemii. To chyba niedługo się skończą wideowywiady. Na pewno. Już wydaje mi się, że już przekroczyłem jakąś cienką granicę, wiesz. Jednak wykonawca sztuki z gatunku rap / hip-hop po prostu no nie może mieć aż tak długich kudłów, no bo to jest jednak urąga zasadom przyzwoitości, więc no nie wiem. Chyba się skończy, masz rację. Może jest kwestia, wiesz, zmiany fryzury. No Childish Gambino chyba miewał jakieś tam rozwiązania na to. Rozwiązania w sensie... Na dłuższe włosy, no. Ja proszę o konkrety, ja już jestem w takim stanie z tymi kudłami, że proszę o konkrety. Jak rozwiązać tę kwestię? Nie, no to chyba też kwestia, że jego włosy są kręcone i nie wiem, jak te twoje wyglądają i czy to się da jakoś uporządkować. No już się kręcą, wiesz. Nie ma żadnych. A ty, Andrzej, jakieś osiągnięcia? Na razie żadnych szczególnych, aczkolwiek odpalam po prostu olbrzymią rzecz w postaci sortowania moich płyt winylowych i porządkowania ich. To jest, wydaje mi się, zajęcie na dobrych kilka dni co najmniej, więc oczywiście nie dysponuję jeszcze takim czasem, ale w wolnych chwilach to czynię, więc jest to naprawdę sowity challenge na chwilę obecną. A ile masz mniej więcej płyt? Myślę, że gdzieś ponad 1200, coś takiego. Okej. No to... A w tym kraju to już tylko druh Sławek i Hirek Wrona mają więcej winyli od Webera. Dobra, znalazłem się super osób, ale dla mnie to i tak jest sporo. A propos płyt, no to powoli będziemy się żegnać i nie wiem, kiedy będzie oczywiście ta kolejna płyta, bo ja trochę nie do końca ogarniam ten wasz kalendarz, bo tam było co 3, co 4, co 5 lat, więc po prostu mam nadzieję, że jak najszybciej. No właśnie idzie po kolei, co 3, najpierw później co 4, później co 5, a później jest właśnie co 7 i jakby ale czemu nie co 6? Jak co 5, co 4? No bo 6 omijamy z uwagi na to, że to jest 8 minus 2. Po prostu, wiesz, mamy... Jakby tutaj ta matematyka jest dosyć prosta i, wiesz, hołdujemy prostym zasadom matematycznym. 2 plus 2 równa się właśnie 3 albo 5, w zależności od tego, czy jest rok przestępny, czy nie. Aha, dobrze, no to życzę wam i też, żeby śpiewnik domowy nadal był tak świetnie odbierany, no i też tego przede wszystkim, żeby wszystko wróciło w końcu do normalności i żeby też ten śpiewnik domowy mógł być wykonany poza domami na żywo i tego też w sumie nam życzę. Tak, bardzo dziękujemy, przyłączamy się. Tak, przyłączamy się do tych życzeń i tobie to życzymy wszystkiego dobrego i wszystkim słuchaczom. Dziękuję w imieniu swoim słuchaczy. Naszymi gośćmi byli Łona i Weber. Dzięki wam wielkie. Dobrej nocy. Dzięki, dobranoc. Dobrej nocy. Radio Szczecin.